Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatorów, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, mamy zaszczyt powitać Was na kolejnym biegu organizowanym przez nas tutaj, na biegu Tropem Wilczym. Dla nas to już jest 8. edycja w Konstantynowie. Bardzo nam miło, że co roku przybywa Państwa, że chcecie z nami uczcić żołnierzy wyklętych, ku czci których organizowany jest ten bieg. Żołnierze wyklęci, czyli ci, którzy po II wojnie światowej byli pod ziemiem antykomunistycznym, walczyli, często byli aresztowani, oddawali swoje życie, zsyłani daleko, osadzani w więzienia. Dlatego dziś przebiegniemy dla nich, przebiegniecie Państwo, te symboliczne 1963 metry. Ale zanim zaczniemy, chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy pomogli nam, przyczynili się do tego, że dzisiejsza impreza, miejmy nadzieję, że przebiegnie sprawnie. Dziękujemy. I teraz ja pokrótce powiem, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Za chwileczkę będzie rozgrzewka, którą poprowadzi tutaj nasz kolega Bogdan Gorniluk. Następnie po rozgrzewce poproszę przedstawicieli rodzin żołnierzy wyklętych o zapalenie znicza przed tablicą Mikołaja Patajuka. Następnie ustawimy się tutaj na tym, gdzie z tej strony jest napisane meta, oczywiście z tamtej strony jest start. Pobiegniemy i teraz proszę Państwa, każdy, kto przebiegnie naszą trasę, otrzyma medal. Żeby otrzymać medal, oczywiście pokazujemy to, co otrzymaliśmy, tak, przy zapisie. I bardzo proszę nie oddalać się później, ponieważ na koniec oczywiście będzie ognisko z kiełbaskami, ale jeszcze jedno, pierwsze 4 osoby, a co, nietypowo, zawsze 3, tym razem 4, które przybiegną tutaj na metę, otrzymają od nas także pamiątkowe i dyplomy, i jeszcze taki mały pakiet, prezent drobny od naszego stowarzyszenia.